jest wcześnie rano, niedziela, a nie może być jednak stabilna. W nocy trochę popadało deszczu. Jak na razie mamy informację, że tak mniej więcej 50% odcinków jest wilgotna, 50% sucha. No ale gdzieś tam na poboczach, na cięciach leży trochę błota i trochę tego błota na pewno wyjdzie na drogę. A no my jednak bierzemy sliki, tak? Wygląda na to, że mocny wiatr, który tam wieje, powinien wszystko wysuszyć, więc bierzemy slika miękkiego, który gdzieś tam czasem po tej wilgoci nawet będzie działał. Taka jest taktyka, no i próbujemy atakować jak najmocniej potrafimy. Najciężej wywalczone czwarte miejsce chyba w życiu, słuchajcie. A naprawdę super walka na sekundę, a w zasadzie na dziesiąte sekundy do końca. Jechało nam się wyśmienicie, naprawdę świetne tempo, wszystko działało tak jak trzeba. W zasadzie jeden poważny błąd, no na przedostatnim odcinku, no chciałem złapać Grześka, nie da się ukryć, mimo że było do niego parę jeszcze sekund. Poszedłem wszystko najszybciej jak potrafiłem, no i żeśmy wypadli z drogi trochę, obróciłem się, musieliśmy cofać, z autem się nic nie stało, no ale uciekło parę kolejnych sekund. No i tak, no i później już zostało w zasadzie tylko uciekać przed Tomkiem. Ale wyśmienite czwarte miejsce, jesteśmy zachwyceni z auta, opon, zespołu, wszystkiego. I dziękujemy kibicom za doping. Chcę w klasie drugiej. Maciej Aleksowicz i Michał Kuśnierz. Czwarte miejsce w generalce, trzecie miejsce w klasie drugiej. Zdjęcia, filmy, kwiaty, wizyty w zakładach pracy, to później. Jeszcze raz gratulujemy, Maciek Aleksowicz, Michał Kuśnierz.